czcigodni księża, siostry, bracia. Ten fragment Ewangelii, który przed chwilą został nam odczytany z Ewangelii według świętego Jana, tak zwana scena wesela w Kanie Galilejskiej, jest nam zapewne dobrze znany, bowiem wielokrotnie, zwłaszcza z okazji świąt maryjnych, czy przy innych także okazjach, jest nam przypominany, odczytywany. I dzisiaj ponownie to miało miejsce. A zatem raz jeszcze spróbujmy jakoś głębiej wczytać się w to przesłanie, które poprzez ten fragment Ewangelii jest do nas dzisiaj kierowane. Bowiem ten fragment jest bardzo ważny. On odsłania przed nami to, co można określić istotą chrześcijaństwa. To, co można określić istotą naszej wiary. Mianowicie ten sam Jan Ewangelista zaraz na początku swojej Ewangelii, w tak zwanym prologu, powie nam, że Boga nikt nigdy nie widział. A prefacja do czwartej modlitwy eucharystycznej powie nam, że Bóg mieszka w niedostępnej światłości. Boga nikt nigdy nie widział. Bóg mieszka w niedostępnej światłości. Bo taka jest Jego natura. Ale to oznaczałoby, że człowiek nie ma żadnej możliwości, żadnych szans spotkania się z Bogiem, skontaktowania się z Bogiem, skomunikowania się z Bogiem. I paradoksalnie rzecz biorąc, tak, że Bóg nie miałby takiej możliwości skontaktowania się z człowiekiem, przekazania człowiekowi to, co chce i ma do przekazania człowiekowi. Ale Bóg przezwycięża tę trudność poprzez to, że w Jezusie Chrystusie, i tutaj kłania się cała nauka o Trójcy Świętej, w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem, rodzi się w Betlejem i w ten sposób wchodzi w historię świata, w ten sposób wchodzi w historię ludzkości. I to pozwala człowiekowi spotkać się z Bogiem, skontaktować się z Bogiem, a Bogu pozwala także i to, że może przekazać człowiekowi w sposób zrozumiały to, co Bóg ma do przekazania człowiekowi. Ale Bóg wchodzi w historię świata, w historię ludzkości, nie tylko w tym jednym punktycznym momencie, rodząc się w Betlejem. Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam, i to chcę przekazać, to chcę pokazać, że Bóg wchodzi w każdej chwili w historię świata, w historię ludzkości, że Bóg wchodzi w każdej chwili w historię każdego z nas i w ten sposób komunikuje się z człowiekiem i stwarza człowiekowi możliwość spotkania się z Bogiem. Wesele jak wesele. Nie pierwsze i nie ostatnie. Ale to pod tym względem było szczególne, że na to wesele zaprosili Maryję, jej syna wraz z uczniami.
Zaprosili ich nie dlatego, że byli czymś czy kimś nadzwyczajnym. Bowiem kim jest Maryja, kim jest Jezus, kim są Jego uczniowie, jeszcze wówczas nikt nie wiedział. Zaprosili ich po prostu jako sąsiadów, znajomych, a może nawet i bliższych lub dalszych członków rodziny. Nie wiemy. I jak to niekiedy na weselu bywa, zabrakło wina. Po stronie gospodarza jakaś konsternacja, jakaś kompromitacja, moglibyśmy nawet powiedzieć. A po stronie gości idzie szmer. Nie mają wina. I tą informacją także, tym zdarzeniem, dzieli się Maryja ze swoim synem. I wywiązuje się swoistego rodzaju dialog między nimi, który może nawet nie za bardzo jest na pierwszy rzut oka zrozumiały, o co w rzeczywistości chodzi. Bowiem Jezus mówi, co tobie i mnie do tego niewiasto. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Jaką godzinę Jezus Chrystus ma na myśli? Na to pytanie odpowiada święty Jan Ewangelista pod koniec swojej Ewangelii, kiedy powie, że kiedy przyszła Jego godzina, do końca ich umiłował. Kiedy przyszła Jego godzina, wziął krzyż i poszedł. I właśnie dlatego, że doniósł ten krzyż do końca, zmartwychwstał. A zatem są to te wydarzenia, poprzez które dokonało się zbawienie człowieka. Są to te wydarzenia, zdarzenia, dla których Jezus Chrystus stał się człowiekiem, przyszedł na ten świat, dla których właśnie wszedł w historię naszego świata, w historię ludzkości. I wchodzi w historię każdego z nas. I aby te słowa nie były puste, próżne, Chrystus dokonuje owego znaku przemiany wody w wino. Moi drodzy, w symbolice biblijnej wino jest symbolem uczty. Tej uczty, do której dążymy. Tej uczty, która w ostateczności jest rzeczywistością eschatologiczną, której mamy uczestniczyć po tamtej stronie. Nadobfitość wina jest tutaj symbolem nadobfitości łaski. To, co powie święty Paweł w liście do Rzymian, tymi słowami, tam, gdzie bardziej rozlał się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. Co oczywiście nie znaczy, że abyśmy mieli więcej łaski, trzeba nam więcej grzeszyć. Ale te słowa znaczą, że Bóg reaguje na grzech człowieka jakąś nadobfitością łaski. Udziela tej łaski więcej niż potrzeba. A jednocześnie wino staje się symbolem Eucharystii. Tej uczty, którą sprawujemy, w której uczestniczymy, poprzez którą właśnie dążymy, zmierzamy ku tej uczcie ostatecznej. W czasach ostatecznych. Ale tam, w Kanie Galilejskiej, stało się jeszcze coś więcej. Pod koniec tego opowiadania święty Jan
zauważy, czy powie nam, że Jezus Chrystus w ten sposób objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Chwała w symbolice biblijnej oznacza obecność samego Boga. Tego Boga, którego nikt nigdy nie widział. Tego Boga, który mieszka w niedostępnej światłości. Jeśli zatem Chrystus objawia swoją chwałę, to znaczy, że objawia swoje bóstwo. Ukazuje się właśnie Bogiem. I uwierzyli w Niego Jego uczniowie. To znaczy, że oni przyszli na to wesele jako poganie, a wyszli jako ludzie wierzący. Oni przyszli na to wesele jako poganie, a wyszli jako Kościół, bowiem ta wiara, która się w nich zrodziła, jako odpowiedź na objawienie chwały Jezusa Chrystusa, związała ich między sobą, ale też przede wszystkim związała ich z postacią Jezusa Chrystusa. I tam, moi drodzy, właśnie w tej historycznej formie, w historycznym czasie, na weselu w Kanie Galilejskiej rodzi się Kościół. Rodzą się pierwsze jakby zręby Kościoła. Właśnie tam, na weselu w Kanie Galilejskiej. I jeśli ten fragment Ewangelii jest nam odczytywany, to, moi drodzy, nie po to, aby nam przypominać to, co miało miejsce 2000 lat temu. Ale odczytywane jest nam po to, aby nieustannie była w nas żywa świadomość, że jeśli przyszliśmy do tego Kościoła jako poganie, mamy wyjść z tego Kościoła jako ludzie wierzący. Jeśli przyszliśmy do tego Kościoła jako poganie, mamy wyjść jako Kościół. Tutaj coś się z nami musi stać. Nie możemy być tymi samymi, którzy wychodzą z tego Kościoła, są dalej tacy sami, jacy do tego Kościoła weszli. Coś się musi z nami tutaj stać. Kościół. Kościół, który ma do spełnienia pewną misję. Tę misję Kościół pełni wówczas, kiedy sprawuje Eucharystię, kiedy sprawuje sakramenty święte, czyli obdarowuje człowieka nad obfitością łaski, kiedy w Kościele głosi się Słowo Boże. I to jest zadaniem księży, to jest zadaniem duchowieństwa. Ale, moi drodzy, również i świeccy mają swój szczególny udział w tej misji Kościoła, dla której to misji powstał Kościół. Tą misją ludzi świeckich jest to, że kiedy przychodzą do Kościoła, aby słuchać Słowa Bożego, aby uczestniczyć w sakramentach, aby uczestniczyć i słuchać Słowa Bożego, to znaczy tych praw, tych mądrości, które Kościół wyczytuje z Ewangelii, to ludzie świeccy mają te prawdy, te mądrości wziąć i wynieść poza Kościół. I wnieść w ten świat. Bowiem to ludzie świeccy są specjalistami od tego świata. To w rękach ludzi świeckich jest ten świat. Świat rodziny, wychowania, szkoły, uniwersytetu, ekonomii, polityki, środków społecznego przekazu. Jednym słowem, wszędzie tam,
gdzie nasze życie toczy się na co dzień. To życie jest w rękach ludzi świeckich i ludzie świeccy w ten świat mają wnieść te właśnie prawdy, wartości, aby na nich, na tych prawdach, na tych wartościach budować ten świat. I to czyni Kościół od 2000 lat. A owocem tego czynu, tej misji, jest to, co określamy chrześcijańską kulturą. Chrześcijańska kultura. Śmiem powiedzieć, że jest najbardziej oryginalna. Taka, dla której nie ma alternatywy. Inaczej mówiąc, taka, która jest najlepsza. W czym wyraża się ta specyfika, oryginalność kultury chrześcijańskiej? Ta specyfika, oryginalność kultury chrześcijańskiej wyraża się w tym, że zbudowana została na fundamencie szczególnej prawdy, której poza chrześcijaństwem nie znajdziecie. Tą prawdą jest prawda o człowieku, który nosi w sobie wrodzoną godność osoby ludzkiej. Godność osoby ludzkiej. Ta prawda, godność jest człowiekowi dana, z góry, wrodzona. I na tej prawdzie, na tej wartości zbudowana została cała reszta. To, że Europa, a przecież zbudowana została na fundamencie kultury chrześcijańskiej, na korzeniach kultury chrześcijańskiej. Jeśli Europa jako pierwsza na świecie budowała szpitale i przytułki, to dlatego, że była chrześcijańską. To znaczy, że z Ewangelii wyczytała chociażby z tego miejsca 25 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, wyczytała te słowa i wzięła na serio i zaczęła je realizować. O czym mówi Chrystus? Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Mnieście uczynili. Chrystus tutaj mówi, że drugi człowiek jest jakąś obrazem, jakimś symbolem, jakimś sakramentem samego Boga. Właśnie tego Boga, którego nikt nigdy nie widział, który mieszka w niedostępnej światłości, przychodzi do człowieka w osobie drugiego człowieka. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To, że Europa jako pierwsza budowała szkoły, uniwersytety, to także mogła to czynić dlatego, że była chrześcijańska. To chrześcijaństwo dokonało rewolucji w rozumieniu pracy. Bowiem do chrześcijaństwa, do czasu chrześcijaństwa praca była zostawiona dla nieludzi, czyli dla niewolników. A święty Paweł powie w liście do Tesaloniczan, że kto nie chce pracować, niech nie je, bo w ten sposób sprzeniewierza się całemu porządkowi rzeczy. Kto nie chce pracować, niech nie je. To chrześcijaństwo dokonało rewolucji w rozumieniu wolności. Radykalnie inaczej rozumiana jest wolność w Europie, bo chrześcijańskiej, a radykalnie inaczej na przykład niż w Chinach, która to kultura chińska zbudowana została na konfucjonizmie, czyli na radykalnie innej religii niż chrześcijaństwo. I moi drodzy, może to, co najbardziej takie subtelne, co jedynie
najbardziej oryginalne dla chrześcijaństwa to przesłanie miłości. To właśnie miłość Bóg uczynił, Jezus Chrystus uczynił jakby jądrem dwóch przykazań, najważniejszych przykazań. Miłości Boga i bliźniego. Bowiem Bóg jest miłością. I stąd święty Paweł powie w tym słynnym hymnie wyśpiewanym na cześć miłości, który to fragment listu świętego Pawła odczytujemy wówczas, kiedy na przykład sprawujemy sakrament małżeństwa, że gdybym posiadał wszystkie bogactwa świata, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, bo człowiek bez miłości jest niczym. I to jest przesłanie chrześcijaństwa. I dlatego ta kultura, która zbudowana została na tym fundamencie, kultura chrześcijańska jest najbardziej oryginalna, najbardziej twórcza, dla której nie ma żadnej alternatywy. Ale moi drodzy, zauważcie, że dzisiaj chrześcijaństwo jest niszczone. Próbuje się je zniszczyć. Dzisiaj Europa wstydzi się chrześcijaństwa. Próbuje wyrugować go z przestrzeni publicznej. Jest wiele symptomów tego i znaków. A jednym z nich jest kwestia prawodawstwa europejskiego. Dzisiaj nie ma takiego państwa w Europie, które swoje prawodawstwo budowałoby na fundamencie prawa naturalnego. Czyli na fundamencie prawdy, która przychodzi z góry. Na fundamencie prawdy, nad którą człowiek nie ma żadnej władzy, której nie wymyśla, którą jedynie odczytuje z całej rzeczywistości, która go otacza. Dzisiaj prawodawstwo państw europejskich tworzone jest w ten sposób, że poprzez głosowanie, gdzie 51% jest więcej niż 49%, można uchwalić każdą bzdurę jako prawo, co dzisiaj ma miejsce. Zwłaszcza może, chociaż to i do nas dociera, takie postulaty coraz częściej się słyszy. To, co ma miejsce gdzieś tam w Szwecji, w Niemczech, czy jeszcze innych państwach, dzisiaj wokół tego toczy się dyskusja w Szwajcarii. I taki konkretny przykład. Właśnie w ostatnim czasie ustanowione zostało nowe prawodawstwo w Niemczech, polegające na tym, czy mówiące o tym, że w dokumenty obywateli należy wpisać trzecią rubrykę. Bowiem jeśli ktoś nie chce być mężczyzną, jeśli ktoś nie chce być kobietą, a chce być kimś, czy czymś trzecim, to trzecie trzeba mu wpisać. Nie mówiąc już o tym, w jaki sposób niszczy się rodzinę, kiedy na rodzinę nazywa się inne związki niż związek mężczyzny i kobiety. A dzisiaj także jesteśmy świadkami, jak u nas w Polsce próbuje zniszczyć się Kościół. Wyrugować go z przestrzeni publicznej. Atakuje się Kościół. I przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Że atakuje się Kościół w imię tych prawd, które Kościół sam głosi, które Kościół sam ogłosił. Bo nie ma innych prawd, zwłaszcza moralnych, jak te, które są wyczytane z 10 przykazań. Jak te, które są wyczytane z dwóch przekazań miłości.
jak te, które są wyczytane z Ewangelii, które Kościół głosi od samego początku. I powiedzmy także, że do których także nie dorasta, tak jak każdy z nas nie dorasta. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ten element ludzki w Kościele. Ale właśnie w imię tego niedorastania dzisiaj tak atakuje się Kościół i próbuje się go właśnie wyrugować z przestrzeni publicznej. Powiedziałem, że Bóg wchodzi w każdej chwili w historię każdego z nas. Spróbujmy i temu się przypatrzeć. Moi drodzy, każdy z nas może się odwołać do takich doświadczeń ze swojego życia, kiedy doświadczał jakichś zdarzeń, jakichś wydarzeń, jakiejś rzeczywistości, nad którą nie miał żadnej władzy, która spadała na niego, jak mówiąc tak bardzo trywialnie, jak grom z jasnego nieba, nad czym człowiek nie miał żadnej władzy. Stawał wobec tego i w jakimś sensie musiał na to odpowiedzieć. Czy przypadkiem również ta peregrynacja dzisiaj nie jest takim zdarzeniem, nad którym nie mamy żadnej władzy, a która domaga się jakiejś odpowiedzi od nas, chociażby odpowiedzi? Odpowiedzieliście pozytywnie, boście przyszli, bo to znaczy, że ta właśnie peregrynacja coś dla was znaczy. Jakoś pozwala wam uporządkować swoje życie, sens swojego życia. Ale przecież są tacy, którzy nie przyszli, którzy z tego wszystkiego drwią, śmieją się. I powiedzmy tak, że tak będzie do końca świata. Tak będzie do końca świata. A jeśli istnieją takie właśnie zdarzenia, wydarzenia, rzeczywistość, nad którą nie mamy żadnej władzy, to skąd się bierze? Skąd się to wszystko bierze? Opowiadany przypadek. No ale skąd przypadek? A jeśli przypadkowi przypisujemy samoistność, że istnieje bez naszej decyzji, bez naszej woli, sam z siebie, to czy nie jest tak, że popadamy w sprzeczność? Bowiem z jednej strony twierdzimy, że Pana Boga nie ma, a z drugiej strony właśnie przypadkowi przypisujemy cechy boskie, z przypadku czynimy Pana Boga. Ale tutaj rodzi się jeszcze inny problem. Czy w takim razie wszystko, to co człowieka spotyka w życiu, to co jest dobre, o czym nie pamiętamy, i to co jest złe, które pamiętamy nadzwyczaj, czy to wszystko pochodzi od Pana Boga? Czy zło pochodzi od Pana Boga? Otóż, moi drodzy, zło nie pochodzi od Pana Boga. A w takim razie, skąd się bierze zło? Tym problemem zajmuje się ludzkość od zarania swojego istnienia. Nie było większego problemu, jak właśnie to pytanie, skąd się bierze zło. Chrześcijaństwo odpowiada na to pytanie, wyczytując z różnych miejsc Pisma Świętego, chociażby z Księgi Mądrości, gdzie jest zaraz w pierwszym rozdziale Księgi Mądrości powiedziane, że ku nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka.
że Bóg nie stworzył śmierci. A święty Paweł powie nam, że śmierć przyszła przez grzech. Przyszła przez grzech. Co znaczy grzech? Gdzie, skąd się jakby to, ten grzech bierze, przez który przychodzi śmierć? Bierze się zapewne z wolności człowieka. Bóg stworzył człowieka wolnym po to, aby Bóg, aby człowiek stał się partnerem dla Pana Boga. Aby stał się partnerem dla Pana Boga. Aby mógł stać się dzieckiem Bożym samego Pana Boga. Wolny. Ale moi drodzy, to znaczy, bo cóż to by była za wolność, gdyby była ograniczona tym, że Pana Boga nie wolno powiesić na krzyżu. To w rzeczywistości nie byłaby wolność wolnością. I Pan Bóg wziął takie właśnie ryzyko na siebie, stwarzając człowieka, nawet wówczas, gdyby właśnie człowiek powiesił Pana Boga na krzyżu. Co się stało w Jezusie Chrystusie. Ale nawet w tym przypadku Bóg nie odbierał człowiekowi wolności, aby się bronić przed krzyżem. Dał się powiesić i z krzyża czeka, aż człowiek się nawróci. Czeka, aż się nawróci. Taki jest właśnie dialog, jeśli tak wolno powiedzieć, między człowiekiem a Bogiem. Bo moi drodzy, właśnie z jednej strony człowiek jest wolny, to znaczy wszystko może, nawet powiesić Pana Boga na krzyżu. Ale z drugiej strony, czy mu wolno? Czy mu wolno? I właśnie tutaj się rodzi grzech, bo człowiek to, czy mu wolno, ciągle próbuje przekroczyć. Jakby wydaje mu się, że w ten sposób rozszerza swoją wolność. Ale tu się myli, bo jakby rozszerzając swoją wolność, zło zaczyna nazywać dobrem. Zło zaczyna nazywać dobrem. I gdzieś tutaj rodzi się właśnie grzech, grzech pierworodny. Który rodzi śmierć, zło. Nie tylko to moralne, ludzkie, wypływające z czynu drugiego człowieka, ale ten grzech się rozlewa na cały kosmos. Stąd klęski żywiołowe, są takie czy inne wypadki i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, tu się rodzi także to pytanie, które towarzyszy człowiekowi czy ludzkości od zarania. Dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy, który w żaden sposób nie przyczynił się do swojego cierpienia, który w żaden sposób nie spowodował tego cierpienia, a cierpi? Dlaczego? Powiedzmy wprost, że na to pytanie nie ma odpowiedzi, że tutaj stajemy wobec jakiejś tajemnicy, na którą nigdy nie potrafimy odpowiedzieć. Odpowiedzią jest jedynie i wyłącznie propozycja, którą proponuje Jezus Chrystus swoim przykładem. Bowiem kiedy na Niego jako człowieka sprawiedliwego spadł krzyż, to po prostu ten krzyż wziął i niósł. Ale dlatego, że doniósł ten krzyż do końca, zmartwychwstał, i to będzie przedmiotem naszej refleksji w Wielkim Poście, kiedy będziemy przygotowywać się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. I człowiekowi nie pozostaje nic innego, jak naśladować Jezusa Chrystusa, czyli złączyć się z Nim
swoje cierpienia, swoje krzyże złączyć z Jego cierpieniem, z Jego krzyżem, aby również i z Nim móc zmartwychwstać, kiedy tak właśnie swój krzyż, swoje cierpienie doniesie do końca. I dlatego sądzę także, że chyba inaczej będzie wyglądał sąd ostateczny, niż to sobie zwykle jesteśmy zdolni wyobrazić. Po prostu Pan Bóg przyjdzie i tych, którzy tworzyli piekło na tym świecie, w tym piekle zostawi, niech się tam bawią. A tych, którzy w tym piekle niewinnie cierpieli, wydobędzie, wyprowadzi i posadzi po swojej prawicy. Po tej samej prawicy, po której posadził zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego swojego Syna. I taka jest wizja, prawda o naszym życiu, o sensie naszego życia, jaką snuje właśnie kultura chrześcijańska, chrześcijaństwo, katolicyzm. I dlatego, moi drodzy, wsłuchujmy się w Ewangelię i wyczytujmy z niej te ostateczne mądrości, tę ostateczną mądrość. A dzisiejsza Ewangelia mówi nam słowami Maryi: cokolwiek wam Syn mój powie, czyńcie. A co nam mówi? Mówi to jedno, abyśmy przyjęli Go jako potomka niewiasty, abyśmy w Niego uwierzyli tak, jak apostołowie uwierzyli w Niego, abyśmy szli i głosili to Słowo poprzez świat w całym naszym życiu. I moi drodzy, może jeszcze jedno. To, co będzie jakby odpowiadało tej sytuacji, w której dzisiaj żeśmy się znaleźli. Nie wstydźmy się chrześcijaństwa. Nie wstydźmy się chrześcijaństwa. Amen. Wierzę w jednego Boga. Bóg stworzył świat ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga.